podczas tych debat, kiedy próbowaliście straszyć Polaków i mówić, że to my jako opozycja próbujemy tutaj sprowadzić jakieś niebezpieczeństwo, to w Ministerstwie Spraw Zagranicznych tak naprawdę rosła jakaś szajka korupcyjno-mafijna ludzi. To jest bzdura, co pan opowiada. Przepraszam, a te osoby, co przyjeżdżają teraz do Niemiec, to przyjeżdżają z wizami? Faktycznie, jak patrzymy na te sondaże, to musimy zrobić wszystko, żeby kobiety do wyborów poszły i czerwoną kartkę temu rządowi, który w okropny sposób je skrzywdził. Macie krew na rękach. I druga część programu. Mam nadzieję, że równie żywa, ostra dyskusja się zapowiada. Andrzej Halicki, europoseł Platformy. Dobry wieczór. Katarzyna Kotula, Nowa Lewica. Dobry wieczór. I Piotr Miller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwość. Witamy. Dobry wieczór. Redaktor zachęca nas do ostrej dyskusji, a raczej powinniśmy chyba tonować te nastroje. No, o tym też możemy porozmawiać, kto liczę tonuje. Liczę na merytoryczny spór. Tak. Szanowni Państwo, chciałbym, żeby w Polsce rządzili ludzie, to cytat z Donalda Tuska z dziś, z Elbląga sprzed godziny. Chciałbym, żeby w Polsce rządzili ludzie, którzy dbają o bezpieczeństwo. W każdej sprawie, która wymaga odwagi, poświęcenia, PiS nie ma. Oni uciekają przed każdym wyzwaniem. Pan Piotr Mile, jak pan komentuje słowa Donalda Tuska? Trudno komentować je inaczej niż chyba jako amnezję, bo można te ostatnie kilka lat ocenić, w jakich momentach kryzysowych się reaguje. I takim momentem kryzysowym, chociażby w tej kadencji ostatniej, była kwestia COVID-u i tego, w jaki sposób trzeba było zareagować i pod kątem bezpieczeństwa epidemiologicznego, i pod kątem chociażby tarczy antykryzysowych, tarczy PFR-u, czy innych rozwiązań, które pomagały polskim przedsiębiorcom. To też jest element bezpieczeństwa. I drugi element bezpieczeństwa, czyli chociażby powstanie w ostatnim czasie Wojsk Obrony Terytorialnej, zwiększenie liczby armii z niespełna 100 tysięcy do 180 tysięcy w tym roku, czy budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej, której akurat tu państwo chyba się sprzeciwialiście, chociaż pan poseł nie jest w Sejmie, ale no, rozumiem, że jako formacja się przeciwstawialiście. W związku z tym no, po tym ocenia się działania, a nie po słowach. Jest pan przeciwnikiem, tak? O czym no pan nie, no, jeżeli amnezja, to myślę, że pana rzecznika, dlatego że przypomnę COVID, alarm ze strony także europarlamentarzystów, mój osobisty, żeby uczestniczyć w Health Security Committee. 30 posiedzeń Health Security Committee bez polskiego przedstawiciela. Byliśmy jedynym krajem, który nie brał udziału w zakupach wspólnych maseczek na początku, dystrybuowanych powszechnie, na przykład na Słowacji i Czechach. To z przykłady od sąsiadów, ale później respiratory, sprzęt, no i wreszcie pomoc, naprawdę pomoc, która warta była miliardy. Nie uczestniczyliśmy w tych programach wspólnych, bo rząd uważał, że sam sobie załatwi. No i co sobie załatwił? Gościa, który w tajemniczych okolicznościach musiał się w Albanii rozpłynąć, bo zdefraudowane 300 milionów złotych. Ale z każdym elementem bezpieczeństwa, bo to jest bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo fizyczne, pan wymienił, wojna i napaść Rosji na Ukrainę. Przecież również nie skorzystaliśmy z możliwości pomocy polskim gminom, miastom. To są miliony, a nawet miliardy euro, Ale z czego nie skorzystaliśmy? Chyba powiem, bo pan z Funduszu Solidarności ani jeden wniosek nie został złożony. Funduszu jakiego? Mało Solidarności? React-EU. Taki program, zna pan? Oczywiście, React-EU jest skorzystaliśmy używany. Po kilkukrotnej interwencji na poziomie 500 używany. Milionów. 2 miliardy euro jest używany, czy nie? W bardzo małej ilości. 2 miliardy euro czekały na stole. Nie mówi czekały, czekały polskie miasta na tę pomoc. I wreszcie można mówić o wielu rzeczach, bo KPO i tak dalej, Fundusze Spójności. Ale również nawet takie projekty, które dotyczą bezpieczeństwa tych, którzy mają przed sobą niepewną perspektywę. Czy Donald Tusk trochę nie przesadza? Sprawiedliwa transformacja. Panie pośle? Górnicy, osoby, które będą musiały zmienić zawód. Repower EU, dlatego program, którego też przystąpiliśmy w ostatnim momencie, 30 sierpnia, przypomnę, dopiero złożony wniosek, 24 miliardy euro. Bez jeszcze projektów, który, jak te pieniądze będziemy używać i jak wydawać. Mhm. Just Transition Fund. O połowę obcięty, ponieważ premier Morawiecki chciał używać weta przy budżecie. Jesteśmy państwem, które nie korzysta ze wspólnoty tylko dlatego, że rządzący mają fobię. Teraz oddajmy głos pani posłance Katarzynie Kotuli. Czy pani się zgadza ze słowami Donalda Tuska o tym, że PiS nie zapewnia bezpieczeństwa, że ucieka przed każdym wyzwaniem, czy nie? Czy to są za ostre słowa? Ja nie jestem tutaj w roli adwokatki pana premiera Donalda Tuska dzisiaj, ale jako przedstawicielka, jako jedna z liderek lewicy, chciałabym powiedzieć, że tą kartą bezpieczeństwa graliście jako Prawo i Sprawiedliwość w takich naprawdę kluczowych momentach kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.
białoruskiej, później tego pseudoreferendum i pytania, które w tym referendum nie jest absolutnie potrzebne. Samo referendum jest zbędne, ale tak naprawdę to granie kartą bezpieczeństwa okazało się trochę taką zabawą niczym zapalniczką. Próbowaliście wzniecić ogień, oskarżaliście nas o to, że chcemy sprowadzić na Polaków niebezpieczeństwo. Później, ale jeśli pan pozwoli, ja panu nie przerywałam, słuchałam pana. Później wymyśliliście referendum, w którym jest pytanie odnośnie mechanizmu relokacji, któremu nie musimy podlegać i dobrze o tym wiecie, bo Polacy przyjęli 2 miliony uchodźców z Ukrainy. I dzisiaj tak naprawdę, kiedy wiemy już coraz więcej o aferze wizowej, największej aferze w Europie, no to okazuje się, że podczas tych debat, kiedy próbowaliście straszyć Polaków i mówić, że to my jako opozycja próbujemy tutaj sprowadzić jakieś niebezpieczeństwo, to w Ministerstwie Spraw Zagranicznych tak naprawdę rosła jakaś szajka korupcyjno-mafijna ludzi, którzy zarabiali na tym, że można było kupić wizy do Polski za kilka tysięcy dolarów i tam nie było żadnych procedur. Tam jedynym elementem decydującym było to, czy ktoś ma pieniądze, czy ich nie ma. Gdzie jest wasza polityka migracyjna? Dzisiaj to po prostu wybuchło wam w twarz. A co by Lewica zaproponowała? My mamy konkretny plan, oczywiście, panie redaktorze. Ja mówię o tym dlatego... Zgodzić, bo to jest cała seria nieprawdy. No dobrze, gdzie jest polityka migracyjna? Zaraz pani powiem. Jaka jest Zaraz pani powie. Ja powiem, to ja dokończę i powiem, że Lewica ma dobry plan. Apelowaliśmy o politykę migracyjną, bo mamy dobry plan. Ten plan mógłby być planem uchylonych drzwi. I tutaj ten system kanadyjski, o którym mówimy, jest dobrym systemem. To są trzy filary. To jest bezpieczeństwo, to jest weryfikacja i to jest integracja. I za każdym z tych trzech filarów i otwartych stoi... Wpuszczali, no, ale jeszcze, by wpuszczała ale imigrantów, pan panie, słucha, panie ale pan nie słyszy, czy pan... Nie, no po prostu, ja po prostu próbuję... Nie, ja próbuję bezpieczeństwo, weryfikacja. Ja nie wiem, czy pan wie, ale Kanada ale, rok do roku ustala... Kanada najlepszym przykładem w ostatnich wydarzeniach nie jest weryfikacji ludzi, w szczególności tym, którym klaszczą. Ja mówię o polityce migracyjnej. Ja mówię o polityce. A ja mówię o polityce prawdziwej. Pani poseł, mam pytanie, czy Lewica wpuszczałaby imigrantów? No jeszcze raz, panie redaktorze. Po pierwsze bezpieczeństwo Polaków, po drugie to znaczy weryfikacja. Ale to, jest hasło. To nie jest hasło. Kanada rok do roku ma swój plan migracyjny. Jest w stanie określić rok do roku, jakich pracowników potrzebuje, a przecież wiemy, że potrzebujemy tych pracowników na rynku pracy. No chyba się pan ze mną zgodzi co do tego. Musimy też ustalić procedurę łączenia na przykład najbliższych rodzin, ale... Bardzo ważnym elementem tego jest także integracja. Kursy językowe, szkolenia. Przecież z Ukrainy też przyjechali do nas lekarze, którzy zasilili publiczny system ochrony zdrowia. Dobrze, i bo pani poseł, padło tu wiele tez, rzecznik rządu. No po kolei, może z chęcią się odniosę. Pani przed chwilą tu użyła takiego jeszcze ładnego określenia polityka łączenia rodzin. Czy ta polityka łączenia rodzin w wykonaniu Lewic też będzie obejmowała tych wszystkich nielegalnych imigrantów, którzy przyjechali właśnie do Europy? To jest pierwsze pytanie. Jak rozumiem, tak, skoro polityka łączenia rodzin, to jest pierwsza rzecz. Drugie kłamstwo, które tutaj pani stwierdziła, że istnieje coś takiego jak mechanizm, który wyłącza nas z mechanizmu przymusowej relokacji, który jest przyjmowany właśnie w Unii Europejskiej, którą forsuje właśnie Lewica, socjaliści oraz Europejska Partia Ludowa. W tym mechanizmie nie ma żadnej obligatoryjności wyłączenia Polski z tego, ani żadnego innego państwa. Jest za to przymus relokacji lub, jeżeli ktoś tego nie zrobi, płatność za brak relokacji, czyli 20 tysięcy euro co najmniej od osoby, która jest nieprzyjęta. I problem jest taki, że wy jesteście pod ogromną presją swoich liderów europejskich, jeżeli chodzi o przyjmowanie tego paktu. Pan na przykład nie miał odwagi, panie pośle, zagłosować przeciwko pakietowi migracyjnemu. Nie wiem, czy pan się tylko wstrzymał, czy nie głosował, czy nie głosował w tej sprawie. Wstrzymał się pan, no właśnie. Ale mogę dokończyć. Pan nie miał odwagi się sprzeciwić. Pan nie miał odwagi się sprzeciwić temu. I to jest właśnie problem. Pan głosował przeciw? 2,5 tysiąca migrantów. Przepraszam, panie poseł, czy głosował pan? Nie będą rozumieć. Czy pan głosował pytanie przeciw? Jest, jak konstruktywnie rozwiązać problem? Nie, właśnie jest, panie pośle. Nie macie żadnego pomysłu. To jest ta różnica. Nie macie żadnego pomysłu. My jesteśmy przeciwko temu mechanizmowi. To jest pierwsza rzecz. Kolejna sprawa. Jeżeli pani twierdzi, że nie ma mechanizmu przymusowej relokacji, to jak inaczej nazwać to, że trzeba będzie zapłacić 20 tysięcy albo więcej, bo komisja może zweryfikować tą kwotę w ramach mechanizmu, który jest przewidziany w tym mechanizmie. To jest kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o sprawy związane z polityką, jak pani to nazwała, uchylonych drzwi. No ładnie to brzmi w teorii, pani poseł, bo jak widać w Europie Zachodniej jakoś ta polityka się nie sprawdziła. I widzieliśmy to, jak wyglądały miasta francuskie, jak wyglądają miasta szwedzkie. I takiej polityki uchylonych, jak pani to drzwi nazywa, my po prostu nie chcemy. I to jest różnica między nami. A kiedy pan był ostatnio na granicy, na przykład zachodniopomorskim, ja pana zapraszam do siebie, do Gryfina, naprawdę. Pani poseł, z całym szacunkiem, jestem z Pomorza, tak? Więc naprawdę akurat może pani...
rozmawiałam z osobami, które tam mieszkają. Ale pani poseł, mogę dokończyć? Dajmy dokończyć. Każdy wjeżdża do Polski, wyjeżdża i nie wiecie, co tu jest. Pani poseł, mieszkam na Pomorzu. Ale nie wiecie, kto tu dzisiaj jest. Ja wiem, że pani chce bardzo tutaj podkreślić, jakiego pani okręgu wyborczego jest. Ale pan dobrze wie, że dzisiaj wjeżdżają ludzie i wyjeżdżają z Polski. Nie macie tego pod kontrolą. Ponieważ granica zewnętrzna Unii Europejskiej musi być wzmocniona, tak jak jest wzmocniona na granicy polsko-białoruskiej, tak samo powinna być wzmocniona na południu. Finansowaniu infrastruktury powinna być na i Frontexu. Panie pośle, ponieważ elementem tego miał być jednocześnie zgoda na mechanizm przymusowej relokacji. Na to się nie zgodzimy. Na to się nie zgodzimy. Polska na politykę rozwojową wydaje dużo więcej niż wiele innych krajów Unii Europejskiej po to, aby stabilizować sytuację również w Afryce, ale najważniejszą rzeczą jest, którą lewica akurat też mocno się sprzeciwia, czyli mocne powstrzymanie przepływu przez Morze Śródziemne. To jest ważne. To teraz Andrzej Halicki, dajmy głos. Jaki jest pomysł Platformy na imigrantów? Ale najpierw odniesie się pan sprostowań, bo tak, nie ma dokumentu, który pan nazywa pakietem migracyjnym. No jest oczywiście, wy nie chcecie tego tak nazywać. Prezydencji szwedzkiej, a właściwie przejęta przez komisarz, która jest Szwedką, dokument, który ma być dokumentem wyjściowym. Parlament Europejski w kwietniu głosował po to, żeby mieć formułę do negocjacji wyjściową przeciwko jakimkolwiek mechanizmom, które związane są z przymusem. Dlatego nazywa się to solidarnością. Ale ktoś nie przyjmie, to płaci czy nie? Nie, dlatego że. Ale to w waszym interesie płaci. Było załatwienie, nie, żebyśmy nie musieli przyjmować, ma pan naprawdę. Kilka elementów, to wy rządzicie. Ale każdy. To wy rządzicie. Nie, ale problem pan ale momencik, bo jakby pan nie wchodził. Dajmy dokończyć Andrzejowi Halickiemu. Pani rzeczą mówi nieprawdę i opinia publiczna. Ale jaką nieprawdę? Właśnie prawdę, bo przy tym uczestniczę i pracuję. No ale no niestety, jak widać. I teraz chciałem panu powiedzieć, że polski rząd, ponieważ decyzje zapadają na poziomie rządów, Unia Europejska w ten sposób jest skonstruowana, że ma pan propozycje, które na końcu o ich wejściu decydują rządy. Ma pan swojego premiera i swojego ministra. A Parlament Europejski nie ma wpływu na kształt? Niech pan nie opowiada. W ogóle żadnego wpływu. Żadnego wpływu. Tak? Żadnego. To ciekawe, co pan robi w Parlamencie Europejskim, jak pan nie ma wpływu. Parlament Europejski, czyli ma pan trilog, trzy. No właśnie, w ramach trilogów można. Te negocjacje się jeszcze nie rozpoczęły. Ale można wpływać na to, czy nie można wpływać w Parlamencie Europejskim? Oczywiście, mówię, że można. Nie ma, bo inaczej by nie był pan potrzebny w Parlamencie Europejskim. Nie, no pan się nie denerwuje, bo pan wie, że możecie w Parlamencie Europejskim to zmienić, ale się boicie to zrobić. Przyjąć do wiadomości, że osobą, która naciska na to, żeby takie negocjacje rozpocząć już, chociaż ta propozycja nie jest gotowa i mamy bardzo rozbieżne stanowiska tego komisarza, który jest odpowiedzialny między innymi za migrację, panią Johansson, od tego stanowiska parlamentu diametralnie różne, kto naciska na to, żeby przyjąć mechanizm właśnie alokacji? Szefowa Mateusza Morawieckiego, pani Meloni, premier Włoch. Stąd idzie największy nacisk na to, żeby taki mechanizm był. Dlaczego? Bo jest Lampedusa, bo jest problem rzeczywiście rozlokowania kilkudziesięciu tysięcy osób. To jest kropla w morzu potrzeb, bo okazało się, że polskimi drzwiami przez lotnisko Okęcie, a może w przyszłości CPK, teraz zaczynam rozumieć, po co taki wielki port. Tysiące migrantów przyjeżdżają do strefy Schengen, do Niemiec, lotnisko do Okęciu, tak? Do Francji, do Włoch. Przez lotnisko na Okęciu, tak pan powiedział. Nielegalni imigranci. Przecież mają wizę z polskiego, mają... No bardzo ciekawa teoria, panie pośle. Jakby pan jakikolwiek... 700 tysięcy... 700 tysięcy osób jeszcze. 700 tysięcy z takimi dokumentami. A w ciągu jakiego czasu jeszcze, niech pan powie? 2000. Zaraz się okaże, że lotnisko tyle ludzi nie przyjmuje w ciągu drugim roku, takiego czasu. W 2021 było 500 tysięcy, więc widać, że jeszcze tak... Na Okęciu wszyscy byli. No niech pan po prostu nie... Nie wszyscy na Okęciu. Mówię, że między innymi, się, no, między innymi, bo przecież legalnie przyjeżdżają, bo mieli blanko dobrze wystawione przez polski MSZ. Pan Andrzej Halicki, do puenty zmierza. Dyskusja o bezpieczeństwie w tej kwestii dopiero przed nami. We wtorek o godzinie 13. Między innymi komisarz Johansson będzie mówiła o skali tego zagrożenia ze względu na to, że nie uzyskuje informacji od polskiego... Panie pośle, a jakie będzie wasze stanowisko? Bo to jest ciekawe. I teraz nasze stanowisko. No właśnie. Nasze stanowisko, gdybyście byli choć trochę mądrzejsi, powinniście popierać, bo to jest skuteczna ochrona granicy, infrastruktura graniczna powinna być współfinansowana z budżetu unijnego, byliście przeciw, my byliśmy za, wykorzystanie Frontexu, zdublowanie jego budżetu w stosunku do poprzedniego roku, była propozycja na rok przyszły, byliście przeciwko, my byliśmy za. Co z osobami, które dotarły na teren Unii Europejskiej? Na teren Unii te osoby muszą być bardzo szybko weryfikowane i odsyłane, jeżeli nielegalnie dotarły. Ale ten mechanizm tak nie działa. Ale jest tak robią w ramach przymusowej relokacji. Oni mogą to robić, ale a my nie możemy. No, na Litwie to raczej nie ma osób z Lampeduzy, panie pośle. Państwo, która jest dziurawa. Panie pośle, bo kilkanaście osób
Tysięcy osób dotarło do Niemiec właśnie przez tą granicę. Do puenty, panie pośle. I to jest skuteczna ochrona? Nie wiedzą. Dotarło pytanie do przesłanki Kulturi. Czy pani sobie wyobraża jako przedstawicielka lewicowej partii takie zachowania w sprawie polityki antyimigranckiej, jakie robi, jakie czyni pani premier Danii, pani Frederiksen, która wprowadziła restrykcyjną bardzo politykę antyimigrancką, partia lewicowa, i która wygrywa wybory w cuglach? Panie redaktorze, po pierwsze są różne modele, ale ja jeszcze raz wracam do tego... Ale pani ten model się podoba, czy nie? To jest lewicowa partia, przypominam. Panie redaktorze, to ja jeszcze raz wytłumaczę. Przypominam, że od 8 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Ja wiem. Nie w Unii Europejskiej. Ja wiem, ale w Polsce rządzicie. Ale nie w Unii Europejskiej. Ale moment, zaraz. Ale nie odpowiada mi pani na pytanie. Ale zaraz. Pani sobie wyobraża taki model polityki? Nie chcę odpowiedzieć na to pytanie, bo się boi powiedzieć wprost, co sądzi. Ale jak mi pan pozwoli dokończyć, ja naprawdę, choć zgrzytało mi między zębami, to starałam się panu nie przerywać, jak pana słuchałam. No więc, mści się na was to, że chcecie używać tematu migracji politycznie. Szczególnie to jest dla was wygodne, kiedy temat ten jest rozgrzebywany w kampanii wyborczej. Rządzicie od 8 lat, nie macie swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, nie ma was w Unii Europejskiej. Znaczy, co robią wasi przedstawiciele tam? Sprzeciwiają się mechanizmowi, który wy popieracie. Naprawdę. Ale pani poseł, czy pani wie, jak podejmowane są decyzje pani, w Unii ale Europejskiej, niech mi pan czy nie? Pozwoli, naprawdę, niech mi pan pozwoli dokończyć. Parlament Europejski, pan wie, jak to funkcjonuje? Ja chciałabym jeszcze skorygować, jestem jedynką z Gdańska, nie startuję z województwa zachodniopomorskiego, ale stamtąd pochodzę. Dwa dni temu rozmawiałam z osobami, które mieszkają na pograniczu, jestem dumną spadochroniarką, to jest desant na Pomorze. Chcemy z wami wygrać, podejmujemy strategiczne decyzje. Z Platformą chyba tam trzeba walczyć. Ale czy mógłby pan naprawdę, bo zachowuje się pan jak ale bardzo proszę. Bardzo bym prosiła, żeby pan nie przerywał. Więc jeszcze raz. Zaniepokojeni mieszkańcy terenów przygranicznych pytają faktycznie o to, co się dzieje, że dzisiaj do Polski wjeżdżają ludzie i wyjeżdżają z niej ludzie, o których nie macie zielonego pojęcia, kim są. Służby niemieckie mówią o tym, że przy pasie przygranicznym, przy Brandenburgii w ciągu jednej doby zatrzymały 900 osób przedwczoraj. To znaczy, że to pokazuje waszą nieudolność po prostu. Co robiliście przez ostatnie miesiące? Ja wiem, że byliście pewni, że ten temat da się ograć. Mieliście temat Jana Pawła II, mieliście temat osób LGBT, mieliście temat migracji. To były takie gotowe tematy przygotowane do tego, żeby można było nimi grać po prostu w kampanii wyborczej. Wy niczego nie chcecie załatwić, wy nie chcecie mieć żadnego planu, wy nie chcecie mieć dobrej polityki migracyjnej, bo wy po prostu chcecie straszyć ludzi migrantami. Naprawdę. Jak dojdziemy do władzy, przedstawimy nasz konkretny plan migracyjny, który będzie rozsądny. Czy odpowie mi pani na pytanie, które pani zadałem? W różnych państwach europejskich różne... Bo mnie to ciekawi, czy lewica w Polsce jest w stanie pójść modelem duńskim na przykład? Lewicowa partia pójść antyimigrancką? Dobrze, ja przed chwilą mówiłam o tym modelu, który jest nam na lewicy najbliższy. System kanadyjski, który jest oparty na rocznym planie migracyjnym. Chciałabym także państwa uświadomić, że stoimy na skraju zapaści demograficznej. Na to też nie macie żadnego pomysłu, na to też nie macie żadnego planu. Zakazaliście aborcji, ludzie nie mają dostępu do mieszkań. Ale jakiś element polityki migracyjnej też jest rozwiązaniem, które ma służyć temu, bo my już nie zatrzymamy. Czyli wpuszczać kogo, pani poseł? A kogo nie wpuszczać? No, panie redaktorze, Kanada jest w stanie określić, jakich ludzi potrzebuje rynek pracy. Kim są ci ludzie, jakie powinni mieć doświadczenie, jakich zawodów brakuje, jakie branże potrzebują pracowników. I jeśli taki plan na dany rok jest ustanowiony i potem ma się pod kontrolą to, kto tu wjeżdża i kto stąd wyjeżdża. Naprawdę, pan próbuje tu zakrzyczeć to, że jacyś ludzie kupowali wizy, wjeżdżali po prostu do Polski za kilka tysięcy dolarów. Ktoś się na tym dorobił. Poleciała jedna głowa jednego wiceministra, bo taka jest prawda. Pana Edgara K. próbowaliście wymazać i wygumkować z dokumentów, ze zdjęć, żeby wszystkie te osoby, które były w to zaangażowane, bo był to temat dla was bardzo niewygodny i nadal jest. I będziecie próbowali pan rzecznik ten temat za chwilę Andrzej Halicki. Taka jest prawda. Chciałem jednak dobrze. Andrzej, po pierwsze, pani poseł, to wasza formacja była przeciwko temu, aby na granicy polsko-białoruskiej powstała zapora, która chroni Polaków przed nielegalną imigracją. Tam umierają ludzie, tam przy granicy umierają ludzie. Poseł, tam w lesie, tam na bagnach. Pani poseł, czy pani chce zlikwidowania tej granicy zapory, czy nie? Szerszy mur, po to, żeby prezes Jarosław Kaczyński mógł tam stawać na konferencjach prasowych i dalej straszyć ludzi. No taka jest prawda. Pani mówiła, że ja pani przerywam. Czy pani chce zlikwidowanie tej zapory na granicy polsko-białoruskiej? Gdybyście rządzili, to byście ją zlikwidowali, czy nie? Ten mur cokolwiek, komukolwiek zagwarantował, skoro kilka metrów od tego muru można było kupić wizę do Polski, za kilka tysięcy Zagwarantował? To już bardzo ciekawe. Zagwarantował? Teoria. Tak, zagwarantował ograniczenie, olbrzymie ograniczenie tego, co się działo. I nie przeszkadza wam, co się działo. Pani poseł, mogę skończyć? Ograniczenie tego, co się działo
przed wybuchem wojny jeszcze na Ukrainie, a co było elementem wojny hybrydowej ze strony Putina i Łukaszenki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Te osoby, które docierają w tej chwili do Niemiec, to są głównie osoby, które przyjeżdżają do Niemiec szlakiem bałkańskim. Dlatego w porozumieniu właśnie, we współpracy z Niemcami zrobiliśmy większe kontrole na granicy polsko-słowackiej, polsko-czeskiej, a dzisiaj przed chwilą komunikat, oczywiście tego pewnie nie przeczytaliście jeszcze przed programem, wspólny komunikat dotyczący wspólnych kontroli na granicy polsko-niemieckiej po to, aby wyłapywać tych, którzy są ze szlaku bałkańskiego. Są też osoby niestety, które na przykład przekraczają granicę z Litwą. I tamtym szlakiem, bo Litwa niestety nie ma takiej zapory jak Polska, też docierają do krajów Europy Zachodniej. Ale wy będziecie twierdzić, że to rzekomo z powodu wiz te osoby tutaj się pojawiają, a nie z powodu tego, że po prostu jest prowadzona hybrydowa... Ale afera wizowa jest jakimś problemem i miała miejsce, prowadzona, czy nie miała? Prowadzona polityka, która ma zablokować ruch migracyjny. To z pana klubu parlamentarnego, pani Hartwig, mówiła, że trzeba tych ludzi wpuścić, a później się zobaczy, kto to jest. To jest, to jest taka wasza polityka weryfikacji osób? Bo jeżeli to jest ta weryfikacja słynna i ta polityka uchylonych drzwi, jak pani powiedziała, no to gratuluję. To daleko z tym, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, nie zajmuje. Andrzej Halicki prowadził nas do strefy Schengen, a prezes Jarosław Kaczyński nas z niej wyprowadzi, jak niczego. Odpowiada Andrzej Halicki teraz. Dajmy tu sobie... zresztą użyte zostało sformułowanie prawdziwe, wojna hybrydowa. Tak, kiedy po skradzionych, sfałszowanych wyborach na Białorusi Łukaszenka zaczął destabilizować również sytuację po wybuchu wojny, czyli napaści Rosji na Ukrainę w kierunku polskim, czyli europejskim, bo to przecież atak na Europę, a nie na Polskę, używał tego argumentu. Wycieczka, granica, damy wam możliwość wjazdu do Europy, tu się żyje lepiej, wiadomo, w różnych miejscach na świecie są konflikty. Skala tego procederu, przy którym Polska uzyskała ogromne wsparcie europejskie i byłem jedną z pierwszych osób, która alarmowała razem z Litwinami, razem zrobiliśmy naprawdę dobry lobbying. Proszę zapytać ambasadora Sadosia, dziękował za tą debatę i działanie. Uruchomione zostały środki, jeszcze raz przypomnę, mamy takie środki na działanie solidarnościowe w momentach różnych klęsk. To również był taki moment. Litwini skorzystali, my nie. Skorzystali w ten sposób, że zarówno Europejska Brygada, jak i Frontex, jak i, mówi pan, no nie było takiego płotu i zapory, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale były zasieki, ale i dość dłuższą granicę. Został zorganizowany ośrodek szybkiego sprawdzania azylantów, samoloty, które odtransportowywały na miejsce, z którego przylecieli. I kilkadziesiąt milionów euro Litwini wydali w ten sposób, że nie rejestrowano w ośrodkach niemieckich no, migrantów, którzy tam przyjeżdżali i chcieli socjal i chcieli pozostać na dłużej. Granicę polsko-białoruską przekroczyło na tyle dużo osób, że zaczęto się przyglądać temu procesowi, dlaczego ta nieszczelność jest. Ale cały ten strumyk to jest kropla w morzu obecnej fali migracyjnej, która no, wynika z tego kraju pierwszego pobytu, czyli wiz schengeńskich, które dają polskie władze. Czy Platforma nie, panie pośle, to jest bzdura, co pan opowiada. Przepraszam, a te osoby, co przyjeżdżają teraz do Niemiec, co przyjeżdżają z wizami? Odpowiada rząd. Ale momencik, nie można tego słuchać po prostu. Nie, panie pośle, dajmy się odnieść krótko Petrowi Milerowi, zaraz pani poseł. Pan się już gubi w tych swoich manipulacjach. To w takim razie te osoby przekraczają nielegalnie te granice, czy mają rzekomo polskie wizy w tych Niemczech? Bo Niemcy twierdzą, że tam przyjeżdżają ludzie bez wiz. A pan teraz twierdzi, że to z wizami przyjeżdżają. To niech się pan zdecyduje. Nie zweryfikowane, więc jeżeli mamy... Czyli bez wiz. Więc jeżeli mamy pobytową wizę na przykład na pracę, ale później ale te osoby znikają, przejeżdżają dalej. To jest osoby, legalne czy nielegalne? Te osoby w Niemczech, które przyjeżdżają, to mają wizy czy nie? A jeżeli kupiły... No nie mają, właśnie, bo przekraczają szlakiem bałkańskim, przekraczają granicę. Nie, proszę, jakim bałkańskim? Oczywiście, że tak. W Brandenburgii się znajdują, zna pan geografię. Przez Słowację, przez Polskę do Niemiec. Proszę jeszcze raz granicę. To mówią pana koledzy z Niemiec, w związku z tym, no i pan trochę ich posłucha. Wysłucha uważnie. A czy wiza in blanco w dokumencie, który można sobie kupić? Nie ma wizy in blanco, proszę pana. Tak?
To co pan oglądał w internecie? Nie ma wizji. Oglądał pan tę kolejkę? Ja rozumiem, że pan wierzy we wszystko, co się dzieje na TikToku, ale jednak zachęcałby pana... Zachęcałbym dokumenty, które pokazują... Zachęcałbym pana... Dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zachęcałbym pana, francuskie czy... Żeby jednak nie czerpać wiedzy tylko z TikToka. To myślę, że pozwala jednak weryfikować fakty. Z tego strumyka tej nielegalnej migracji, bo nawet jeżeli korupcję pan uzna, że to jest legalna wiza, to ona jednak została kupiona nielegalnie, bez kontroli i tak dalej, jest dużo większa niż ta wojna hybrydowa, o której pan powiedział, że była elementem napaści na Europę. Skala większa. Czy chce pan jeszcze raz... Ale chwileczkę, skala większa gdzie? Rząd polski prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Europie? W Niemczech czy w Polsce, panie pośle? Na zachodzie Europy. Ale na zachodzie Europy, tylko na zachodzie Europy większość osób pochodzi z południowej, z południowego szlaku. Nie, z polskimi wizami południowego... są, no, tłumaczę panu. Nie, no przecież nie mieli polskich wiz. No więc znowu pan manipuluje. No, ja wiem, że panu, pan i pana formacja bardzo chcą skleić te dwie rzeczy. A dlaczego chcecie skleić te dwie rzeczy? Jaka jest A wiecie, dlaczego chcecie skleić te dwie rzeczy? To jest prawie 2 miliony osób. Dlaczego nie chcecie, 2 miliony osób. Dlaczego nie chcecie skleić tych, dlaczego chcecie skleić te dwie rzeczy? Bo jesteście za mechanizmem przymusowej relokacji. Dobrze, szanowni państwo. Ale panie redaktorze, ilu migrantów miało przyjechać w tym mechanizmie? Nie ma limitu górnego. Nie ma górnego limitu, pani poseł. Zachęcam do przejrzenia się tym dokumentom. Państwo, to jest, pani redaktorze, momencik. Nie ma pani takiego poseł mechanizmu. Się tu ironicznie nie uśmiecha, bo wie doskonale, że instytucje unijne w ramach tego mechanizmu mogą podwyższać limit zależnie od potrzeb. Tak jest tam określenie. Pan jest rzecznikiem polskiego rządu. Naprawdę, ja się zastanawiam. Pan jest rzecznikiem polskiego rządu. Tak, ale jest polskie stanowisko w tej sprawie? Negatywne, tak. Tak? Kiedy przekazane? Wielokrotnie w czasie konsultacji na koleperze i innych instytucjach. Wie pan, że jeszcze nie rozpoczęły się konsultacje, ale a warto tego drugiego dokumentu na Radzie Europejskiej były wielokrotnie te stanowiska przedstawiane. W 2018 roku było przyjęte stanowisko w sprawie... W 2014 też, bo byłem wtedy ministrem i mogłem rozmawiać... W 2014 to akurat... Państwo, zmieńmy temat. Pan rzecznik pańskiego rządu mówił, że przyjmiecie bez osób tyle, ile będzie potrzeba. Odpowiedzialnym również za ośrodki dla... Panie pośle, pan poseł Andrzej Halicki. Bardzo im przepraszam. Andrzej Halicki. No więc pytanie do posłanki Kotuli. Czy Lewica weźmie udział w Marszu Miliona Serc 1 października? Tak, oczywiście nasi liderzy tam będą. Z tych informacji, które ja posiadam... A mogę od razu drugie pytanie do tego nawiążę. A tak. Czy to nie jest tak, że Lewica strzela sobie w stopę trochę przysłowiową? Ponieważ Donald Tusk chce spolaryzować na PiS i PO, prawda? No i na tym traci Lewica Trzecia Droga. Nie boi się pani takiego efektu? Nie, panie redaktorze, nie boję się efektu tego marszu i nie uważam, że traci. Mamy swój stabilny elektorat. Te trendy są dla nas naprawdę bardzo, bardzo dobre w ostatnich sondażach. Mamy tego stabilnego elektoratu w okolicach 10-11%. Ja przede wszystkim jeżdżę nie tylko po swoim okręgu, ale także po całej Polsce. Rozmawiam z ludźmi, rozmawiam z wyborcami. Dzisiaj nasze dwa główne zadania to jest zmobilizowanie osób zdemobilizowanych i tych, które jeszcze się wahają, czy na wybory pójdą i też na kogo zagłosują. I druga mobilizacja powinna dotyczyć przede wszystkim kobiet, bo faktycznie jak patrzymy na te sondaże, to musimy zrobić wszystko, żeby kobiety do wyborów poszły i czerwoną kartkę temu rządowi, który w okropny sposób je skrzywdził. Macie krew na rękach. Te śmierci kobiet, o których słyszeliśmy, to taka jest prawda. To jest po prostu prawda. Za chwilę możemy o tym porozmawiać, więc do tych dwóch grup na pewno trzeba trafić. To jest jedna rzecz. Będziemy na marszu, będą tam nasi liderzy i przez następne dwa tygodnie od tego marszu, jako opozycja demokratyczna, musimy zrobić wszystko, żeby jak najwięcej ludzi na te wybory po prostu poszło i żeby te wybory wygrać, bo my już wiemy, że po 15 października będzie rządziła na pewno Koalicja Obywatelska w wspólnym rządzie z Lewicą i z Trzecią Drogą, za którą naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki. Lewicy nie będzie w żadnym rządzie, w którym będzie Konfederacja. Nasze stanowisko w tej sprawie jest jasne. Z faszystami mamy po prostu no platform. I tutaj tego zdania na panie pewno rzeczniku, nie zmienimy. Poważny zarzut. Domyślam się, że pan się nie wybiera, ale tu poważnie. Pan Andrzej Halicki zaprasza pana Millera, tak? Na marsz. O polaryzacji. A jak nazwać? Znaczy, jest albo wybór: oszuści dalej rządzą i kradną bez żadnej kontroli i bez żadnej kary, no bo prokuratura nie działa. Warszawy, czy jego kolegów, albo jesteśmy w stanie naprawić tę sytuację, bo rzeczywiście, jeżeli prawo jest przeczone, musi być kara. No to jest element sprawiedliwości. Mamy sytuację, z której nie korzystamy z dobrodziejstw wspólnoty, także tego bezpieczeństwa, o które naprawdę walczyły pokolenia Polaków.
najgorszą sytuację w gruncie rzeczy gospodarczą do 1989 roku. Mówię o skali zadłużania się Polski i panie tego, pośle, co panie pośle, no ale ja wiem, że przekaz partyjny wszedł mocno, ale no niech pan nie przesadza, bo chyba tak jak pan wspomniał Balcerowicza, i jego czas, bezrobocie, inflację powyżej 100% i tak dalej, to pan twierdzi, ja uwielbiam ten argument pod tytułem młody, bardzo lubię i często jeszcze płeć się wymienia albo inne argumenty. Ale wie pan, naprawdę, Balcerowicz dokładnie mówi to samo. Wy młodzi, wy co wy wiecie i tak dalej. I tu akurat lewica złośliwie czasami, ale trafnie Balcerowicza punktuje. Ale wie pan, że wtedy była między innymi ekokonwersja, nasz dług po Gierku został obniżony o 50%. Mieliśmy jeszcze inne możliwości anulowania części koniecznych spłat. Czy to nie była... ostatnia rata została spłacona? Możemy porozmawiać o finansach publicznych, ale mogę. To jest taki fajny... Tu akurat mam ze sobą dobry materiał, bo akurat noszę ze sobą zawsze gospodarcze tematy. Tu jest zadłużenie budżetu, znaczy dług publiczny, ale pan nie chce o liczbach porozmawiać właśnie dlatego. Dajmy powiedzieć. Teraz mamy dwa razy więcej. W państwach Unii Europejskiej na początku 2023 roku w stosunku do PKB, tak? Tu ma pan 48%, a tu jest na przykład na początku Grecja, prawie ponad 100. No około 170. Nie. My jesteśmy tutaj, czyli czym bliżej tej strony, tym lepiej. A teraz tak, w stosunku do PKB... Trzeba przekroczyć te barierki, którymi się ochroniliście. Chcecie mnie zakrzyczeć, bo niestety mam liczby pod ręką. I to jest wasz problem. Teraz tak, wzrost zadłużenia... Wzrost zadłużenia w stosunku do PKB za czasów Platformy Obywatelskiej, bardzo proszę, do góry, w stosunku do PKB zapisu spadło. Proszę odwrócić tabelę i prawda będzie... Ale nie, no, panie pośle, problem jest taki, że pan dzisiaj ogólne hasła ma, a ja mam przed sobą liczby. Ja mam dane. Na problem. Również dane i w głowie. Posłanka Kotula zarzuciła, że macie krew na rękach. Pytałem o marsz Milona Serc. Kwestia aborcyjna. To jest ta polityka miłości ze strony lewicy. To jest, takie są fakty. No pan dobrze o tym wie, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, pod którym podpisali się posłowie i Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, doprowadził do tego, pod wyrokiem że wyrokiem się nie da podpisać przez posłów. Co najwyżej wniosek może go złożyć posłowie ze Sprimo. Wniosek. Podpisali się pod wnioskiem. Skutkiem tego był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrzył i tak barbarzyńskie już prawo aborcyjne i skutkiem tego wyroku bezpośrednim także, rozumiem, że na polityczne zlecenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który potem planował wyprowadzić przeciwko kobietom protestującym to jest niebywałe po prostu, co swojego pani prawa wojsko. Wiemy to, to z maili pana Dworczyka. Niebywałe, co pani kobiety w ciąży umierają w polskich szpitalach i to jest wasza odpowiedzialność, naprawdę. Śmierć pani Izabeli z Pszczyny najpierw, pan widział te SMS-y, one były publiczne, one pojawiły się we wszystkich mediach. A widziała ona mówiła pani wyraźnie, opinię lekarzy na ten temat? Proszę pana, ja o aborcji wiem wszystko. Od 97 roku pomagam kobietom w aborcji. Naprawdę. To bardzo mi przykro proszę, z tego powodu, że pani pomaga w aborcji. To no, nie musi być panu przykro, bo ja jestem z tego dumna, że pomagam kobietom, które przykro, potrzebują. Bo uważam, szczególnie, że zabijanie dzieci to nie jest dobry pomysł. Dobrze, wy nie jesteście pro-life, znaczy, wy tylko naprawdę prowadzicie jakąś pseudoretorykę o tym. Dobrze, jak zakończyć ten spór światopoglądowy dotyczący aborcji według państwa? Pan rzecznik Miller. Uważam, że po prostu nie powinno się toczyć w tym zakresie żadne prace, zmiany w stosunku do tego, co jest w tej chwili. Nie, no to jest absurd. Zagrożenie, gdy jest jakiekolwiek zagrożenie zdrowia lub życia matki, w Polsce przepisy pozwalają, ale zmuszają do tego, aby reagować. Tego nie robią. Ale no to nie w takim łamie tego. Przepisy prawa. Śmierć pani Doroty w Nowym Targu, wyciągnęliście pani konsekwencje. Pani poseł. Szpital nosił imię Jana Pawła II. Pani poseł, mogę odpowiedzieć? Nie, no nie mogę, no właśnie. Pani nie zakrzyczy. Pani poseł, dajmy odpowiedzieć rzecznikowi Millerowi. Ale pani poseł, zaraz się pani odniesie do tego, dajmy dokończyć. Tutaj pewnie mnie zaatakuje fizycznie. Nie, nie zaatakuje pana. Prawda jest taka, pani poseł, że ustawa aktualna zezwala, a nawet przepisy prawa są takie, jasno mówią, że w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, rozłączne przesłanki lub w przypadku, gdy ciąża pochodzi z czynu zabronionego, w Polsce aborcja jest dozwolona. I jeżeli lekarz nie podejmuje właściwej decyzji w tym zakresie, to łamie przepisy prawa, podlega prawu karnemu. I pani poseł, możemy się różnić tym, ale to ludzi się kara, jeżeli nie w szpitalu, tylko ludzi. A mają kontrakt z NFZ-em. I w związku z tym, jeszcze raz powtórzę, jeżeli jest taka sytuacja, to wtedy trzeba złożyć zawiadomienie do prokuratury i sądy decydują o tym. Sądy, pani poseł, na końcu o tym decydują. I pani, to może się nie podobać, ale przepisy w tym zakresie są takie. A jeżeli ktoś ich nie wykonuje, to łamie przepisy prawa. I jeżeli tak pani uważa, że łamie, trzeba złożyć zawiadomienie do prokuratury. Jeżeli prokuratura pani zdaniem nie podejmuje właściwych działań, zażalenie do sądu i sąd ma dalszą ścieżkę w tym zakresie. Poseł, tak wyglądają przepisy. Chodząc od emocji. Dramaty kobiet naprawdę muszą się skończyć. I rzeczywiście 15 października to jest także dzień
decyzji o tym, czy takie dramaty będą miały miejsce dalej, albo jeszcze w większej skali, czy powrócimy do jakiegoś europejskiego standardu, bo kobieta także wymaga ochrony, ochrony jej ale zdrowia. Jest chroniona. I to jest też no prawo. Nie jest chroniona, i to też jest przestać prawo. Kłamać, naprawdę. Natomiast chciałem powiedzieć, że pan rzecznik jest bardzo pryncypialny, jeżeli chodzi o te kwestie tutaj prawo, ale jak łamiecie konstytucję, jak jest no, ewidentne oszustwo albo kradzież i nagle okazuje się, że prokuratura jest ślepa, umarza, nie może znaleźć winnych, no to jakoś to prawo takie nie jest takie ale pan ważne. Wie, że jest takie nawet, coś jak zaskarżenie do sądu, decyzji prokuratury również, nawet prawda? Nawet w sytuacji, w której dziś tracą wszyscy, no bo tracimy my wszyscy, to proszę nie patrzeć na to, że Prawo i Sprawiedliwość z tego nie ma kasy bezpośrednio, ale przecież też jesteście w samorządach, my tracimy miliardy złotych, te piękne billboardy, 770 miliardów. No to duża zasługa pana formacji politycznej, tak? Żeby w naprawdę? Unii Europejskiej no, ciekawe, przekonywać, no, w jakim na przykład w zakresie niepopierania rezolucji, która mają no, w sprawie KPO. W sprawie KPO? KPO? Znajdzie pan no, jedna, ale akurat jedna, Patryk Jaki akurat ostatnio panu przypominał. Które... Poprawki, które co? Zaraz panu to pokażę, jeszcze wyślę panu osobiście no, SMS-a. Poproszę, no, Patryk Jaki akurat nigdy, wskazywał. Nigdy nie popieraliście rezolucji dotyczącej wstrzymanie jakiekolwiek płatności. Ale nie głosowaliście nie za tym, bo odbiegamy od tematu, panie szanowni państwo. Nie głosowaliście za tym, żeby wezwać komisję do wypłacenia. Mówię o tym, panie pośle. O czym? Nie głosowaliście za tym, żeby wezwać komisję do wypłacenia. Przecież musi być złożony wniosek. Czy złożyliście, panie złożyliście jakikolwiek wniosek? Zaliczka nam przepadła. Przepadły nam miliardy euro. Panie pośle, Andrzej Halicki, mam do pana pytanie. Czy Platforma byłaby za pytaniem referendalnym w sprawie aborcji? Może oddajmy głos Polakom. No mamy sytuację bardzo jasną. Jest deklaracja i nie tylko przewodniczącego Tuska, bo myśmy właściwie podjęli tę decyzję 2-3 lata temu i na poziomie zarządu i na poziomie całego klubu parlamentarnego jest zgłoszony projekt. On jest zresztą projektem, jak rozumiem, też wspólny w tym sensie, że jest przedmiotem konsensusu, czyli kwestia wyboru przez kobietę matkę tej dramatycznej decyzji do 12 tygodnia życia. To gwarantujemy i to wprowadzimy. Jeżeli sam pan wie, że Polki i Polacy mają różne zdanie w sprawie aborcji, bardzo prawda? Różne, mają tak konserwatywne podejście, mają różne. Liberalne, więc może zapytać ale Polaków. Ale to jest ten standard, referendum. Jest w najbardziej nawet kontrowersyjnych sytuacjach akceptowany przez również konserwatywne. Ale byłby pan za takim pytaniem w referendum, czy nie? Ja uważam, że to nie jest kwestia na referendum. To jest kwestia dzisiaj bardzo szybkiego wprowadzenia tego rozwiązania ustawowego, o którym mówimy. I jest czyli nie to chce pan oddać zgoda. Głosu Polakom w tej sprawie? Dlaczego nie, o głosu Polakom? Polki mają głos. No to dziękuję, Polki decydują. Bardzo dziękuję. Polkom i Polakom, tak? Ale to kobiety powinny decydować. Referendum odbywa się w łazience nad testem ciążowym. Dzisiaj jest Dzień Bezpiecznej Aborcji i chcę przypomnieć, że w postulatach Lewicy i cieszę się bardzo, że faktycznie Koalicja Obywatelska dołączyła do tej grupy, która mówi otwarcie nie dla referendum, tak dla legalnej, bezpiecznej, darmowej, dostępnej aborcji. Wy jesteście najbardziej antykobiecym i najbardziej antyrodzinnym rządem, bo wy nie tylko zakazaliście kobietom aborcji. W czasie waszych rządów kobiety rodzą w bólu, nie mają nawet dostępu do znieczulenia. I to jest ale coś, co pani coś... opowiada? Ale, no dobrze, ale sekundę. Ale w jakim sensie nie mają dostępu no już, do znieczulenia? To ja panu wytłumaczę. Czy pan widział raport NIK-u z 2022 roku? Na 358 porodówek tylko w 153 z nich kobiety miały dostęp do znieczulenia. Więc w naszych postulatach jest też darmowe znieczulenie. Jest refundacja in vitro, był dobry program i tu muszę pochwalić, uczciwie to powiedzieć, Platformy, z którego rodziły się dzieci. Więc tak, chcecie zakazać aborcji. Tabletka dzień po musi być dzisiaj na receptę. Nie wiem, po co była ta zmiana, bo wasz minister zdrowia tłumaczył, że kobiety łykają te tabletki niczym cukierki. Kobiety rodzą w bólu. Cały rynek pracy, tam jest masa uregulowań. W czasie waszych rządów polskie pracownice, polskie kobiety i polskie matki są dyskryminowane w firmach z zagranicznym kapitałem. Na przykład w Kauflandzie. Nie wiem, czy pan słyszał o historii Joli ale Żołnierczyk, związkowczyni. Ale dyskryminowane? Macie, jeżeli przepisy prawa są łamane, to jest to tego... Która walczyła o to, o siebie, ale także o inne kobiety, o inne matki, które zarabiały od 200 do 400 zł mniej. Mieszkań też nie potrafiliście wybudować, dlatego kobiety dzisiaj nie decydują się na to, żeby zejść w ciąży i założyć rodzinę, bo nie mają dostępu do tanich mieszkań na wynajem. Najpierw obiecaliście 3 miliony
ceny mieszkań, potem był program Mieszkanie Plus, który okazał się programem Mieszkanie z dykty. Teraz premier wychodzi i mówi, że będzie ludziom malował klatki. Za rok, drodzy pani Polacy, poseł, premier obieca wam program Wycieraczka Plus przed każdym. Pani poseł, czy pani jest za zmianami, które w Hiszpanii też nastąpiły, korekty płci dziecko od 12 roku życia? Ja jestem przekonana, że powinniśmy porozmawiać o osobach transpłciowych, bo to jest jedna z tych grup wykluczonych, tak? Cała społeczność LGBT to też jest... Czyli w Polsce należy wprowadzić takie prawo, tak? Nie, mówię, panie rektorze, zmierzam. Jak pan mi da, to ja na pewno dokończę. Powiem tak, na pewno trzeba z tymi osobami te zmiany konsultować, bo dzisiaj jest tak, że osoba transpłciowa musi pozwać swoich rodziców i stanąć przeciwko swoim rodzicom w sądzie. To jest absolutnie instytucjonalna przemoc państwa wobec osób ze społeczności LGBT. Możemy rozmawiać o tym, jak to powinno wyglądać, ale podstawą jest tutaj rzetelna edukacja seksualna oparta na wiedzy medycznej i dostęp do psychologa. Nie wiem, czy pan widział najnowszy spis powszechny tych katolików, o których Kościół katolicki mówi, że jest podobno 95%. Wcale nie ma już 95%. W ramach oszczędności wyprowadzimy religię ze szkół, zaoszczędzimy te pieniądze i zamiast armii katechetów pani w szkołach na pytanie, będzie... Bo ja mam wrażenie, armia że pani psychologów. Z chęcią ucieka od nie pytania, uciekam, które zadał pan redaktor. Dlatego, że dzieci i młodzież muszą mieć dostęp nie, do psychologa, muszą mieć dostęp pytanie. Do specjalistów. To jest przede wszystkim najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o dzieci i młodzież. Dobrze. Odpowie pani na pytanie, czy nie? Bo odpowiedziałam panu na pytanie. Nie, ale czy pani jest za rozwiązaniami, które zostały przyjęte raz w Hiszpanii? Odpowiedziałam panu na to ale pytanie. Tak, czy nie? Dzieci i młodzież potrzebują dostępu do specjalistów, pani, do psychologa. Wiesz, problem jest taki, że z ideologią, czy którą pan, reprezentuje lewica, jest często tak, że przed wyborami, nie chcą o tych sprawach mówić. Podobnie jak Platforma Obywatelska nie chciała mówić o podwyższeniu wieku emerytalnego, podwyższeniu składki rentowej. Panie pośle, to możemy zróbmy taki test. Panie pośle, zróbmy w ten sposób. Umówmy się tak, na taki zakład. Na taki zakład. Nie, panie pośle, umówmy się na taki zakład. Pensja minimalna, ile procentowo od pensji minimalnej płaci się składek i podatków aktualnie, a ile za czasu Platformy Obywatelskiej? Może się założyć jakąś kwotę tutaj? Podejmie pan taki zakład? Miało być... Nie podejmie pan, bo pan wie, że my obniżyliśmy... Ale naprawdę dziadostwo, do którego pan wie doskonale, wiele, że obniżyliśmy podatki dla mniej zarabiających, dla średnio zarabiających. To jest państwo dla milionerów. Ale, wprowadziliśmy właśnie daninę solidarnościową dla osób, które zarabiają więcej. I to są rozwiązania podatkowe, pan, które zostały przyjęte. I co zrobiliście z tą daniną? Ile w tym roku? Ile w tym? Jeszcze rok się nie skończył. Panie pośle, niech pan, pierwsze półrocze, wie pan, więc, wie pan, co jest najważniejsze? A mogę powiedzieć, jak wygląda sytuacja na rynku pracy? Bo mamy najniższe bezrobocie. Tak? Najniższe bezrobocie w historii kraju. Wie pan co, takie gadki to naprawdę... Ale dobrze, to panowie, liczby panu państwo, pokazać, ale znowu nie liczby państwo, na koniec chciałem zapytać, jakiej Polski... Jak się ma do tego bezrobocie? 120 tysięcy... No ma się tak, że ludzie rodzinne, na szczęście nie szukają pracy tak jak za czasów Donalda, powyżej 14% bezrobocia. Kiedy był pan w jakimś małym powiatowym mieście? Kiedy był pan ostatnio w małym powiatowym mieście? Pani poseł, ja mieszkam w Słupsku. Czy pan widział te puste lokale? Szanowni państwo, na koniec zapytam każdego z państwa, jakiej Polski chcecie tuż przedwyborcze pytanie w związku z wyborami. Zaczynamy pan poseł Halicki. Normalnej, takiej, której naprawdę da się żyć i wszyscy będą żyć bez, no właśnie bez tego, co słyszymy cały czas, nachalnej propagandy, ale także kłamstwa. Bo ta arogancja i to państwo dla milionerów i dla oszustw dzisiaj denerwuje już ludzi na lokalnie, bo są też lokalni kacykowie. My widzimy Wierzchołek Góry Rodowej. Jeżeli sam Mateusz Morawiecki jest bezkarny i nietransparentny... Niech pan Rafała Trzaskowskiego zostawi w spokoju, To dlaczego lokalni kacykowie nie mogą? I mamy PRL bis. No po prostu komuna wróciła w innej postaci. Tamci nie chodzili do kościoła, ci chodzą, ale ludzie są ci sami albo tacy sami. Dobrze, Andrzej Halicki, Katarzyna Kotula teraz. Lewica chce Polski dla milionów obywateli, a nie dla milionerów takich jak premier Morawiecki, bo jedni dzisiaj martwią się, jak zapłacić ratę kredytu, która wzrosła o 100% w czasie waszych rządów. Drudzy, ci, których nie stać dzisiaj na kredyt, zastanawiają się, gdzie mają mieszkać i czy mogą założyć rodzinę, bo nie mają swojego dachu nad głową. Ponad 50% młodych ludzi do 35 roku życia mieszka z rodzicami. Studenci rezygnują ze studiów, rozmawiam z nimi, spotykam ich na ulicy, dlatego że nie stać ich na wynajem mieszkania, jeśli rodzice nie mogą
mogą im pomóc finansowo. Tymczasem jest jeden człowiek, który na pewno śpi dzisiaj spokojnie i to jest premier Morawiecki w swojej willi za miliony z majątkiem, który ukrywa przed zwykłymi obywatelami, bo wyobrażam sobie, że jeśli telewizja rządowa opublikowałaby dzisiaj informację rzetelną o tym, jaki jest majątek państwa Morawieckich, jeśli chodzi o domy, mieszkania, lokale i grunty, to nie jeden Polak i nie jedna Polka zastanawialiby się dzisiaj, czy ten premier, który mówi do nich z telewizji, który mówi do nich z mównicy sejmowej, na pewno rozumie ich bolączki i problemy. Dobrze, to i Piotr, to jest bardzo ciekawe. Najbogatszy. Opozycja, zamiast mówić o programie, mówią bardzo często tylko i wyłącznie o PiS-ie. Więc my się skupiamy na tym, żeby Polska była bezpieczna i żeby była bezpieczna przyszłość Polaków. I to w kilku obszarach. W obszarze bezpieczeństwa takiego fizycznego, rozumianego jako ochrona chociażby właśnie przed mechanizmem przymusowej relokacji, czy na granicach Polski, czy przez silną armię. To jest pierwsza rzecz. Druga, bezpieczna w sensie społecznym i gospodarczym. Po to właśnie wprowadzamy od przyszłego roku program 800+. Po to wprowadzamy inne rozwiązania społeczne, takie jak rodzinny kapitał opiekuńczy, 13-14 emerytura, czy już na stałe, czy inne rozwiązania socjalne. Ale również poprzez programy, które zachęcają do tego, aby łatwiej kupić mieszkanie. Tak jak program kredyt 2%, który został w tym roku przyjęty, na którego już kilkadziesiąt tysięcy osób zgłosiło. Kilkadziesiąt tysięcy osób już złożyło na to wnioski. Bezpieczna przyszłość Polaków jest możliwa tylko jeszcze pod jednym warunkiem, że będzie bezpieczny budżet. Gdy Platforma Obywatelska rządziła, budżet przeciekał jak po prostu w najgorszych warunkach. 289 miliardów złotych wtedy wynosił budżet państwa po stronie przychodowej w 2015 roku. Teraz wiecie, ile państwo wynosi? Ponad 600 miliardów. Jak to jest możliwe? Dzięki temu, że zakończyło się funkcjonowanie mafii w białych kołnierzykach. Ciekawe. Ja jestem jeszcze winny. To ja chciałem się zgodzić z panem rzecznikiem. Ja jestem jeszcze winny państwu. A mogę zgodzić się? No bo to by... Proszę bardzo, jak się pan zgodzi. To... No zgodzę się, tak. Polska musi być coś bezpieczna nowego i Polacy muszą się czuć bezpiecznie i zdrowotnie i także gospodarczo. Tylko warunek jest jeden. Trzeba odsunąć PiS od władzy, bo dzisiaj latają nad nami białoruskie śmigłowce bezkarnie. Spada rakieta, którą po pół roku odnajduje ktoś, bo chodził po lesie. Panie pośle, nie wojsko, wy nie postawiliście służby. Granice. Ruski węgiel. Dobrze, szanowni państwo, ale nie można przy tym milczeć. Wy postawiliście granice obrony Polski na linię zakończenia. Na linię Wisły. Chcieliście oddać pół kraju Rosji w ranach ewentualnościowych, tak. Niestety. I to jest fakt. Zamiast wtedy rozwijać armię, zwijaliście jednostki wojskowe i nie podwyższaliście odpowiednio funkcjonowania budżetu państwa. Politykę resetu z Rosją prowadziliście. Donald Tusk przytulał się na molo w Sopocie z Władimirem Putinem. Więc naprawdę, niech pan o bezpieczeństwie nic nie mówi. Człowiek Łukaszenka jest dla was wzorem, bo przecież tak mówił marszałek. Szanowni państwo, jeszcze mam wyniki sądy, jestem winien. Czy spór Polski z Ukrainą wygasa? Tak, zaraz będzie zgoda, 12% odpowiedziało naszych internautów. Tak, ale spór jeszcze potrwa, 23% i 65% nie, już nie będzie zgody. Bardzo króciutki komentarz każdego z państwa, jeszcze poproszę na koniec. Andrzej Spór z Polski z Ukrainą nie służy ani jednym, ani drugim, ani Ukraińcom, przecież mają w tej chwili czas wojny i polskie społeczeństwo było solidarne z Ukraińcami. Natomiast dziś rozumiem, że to jest kontekst również sporu o rolnictwo. To wymaga bardzo sprawnej dyplomacji i sprawnego lobbyingu także w Europie. Dobrze, dziękujemy. To, że Wojciechowski nie złożył nawet wniosku o przedłużenie embarga w momencie, kiedy ta propozycja była na stole, to naprawdę skandal. Katarzyna Kotula? No tak, nawet to Prawo i Sprawiedliwość potrafiło zepsuć, mając swojego człowieka, mając swojego komisarza. No przecież opozycja demokratyczna od miesięcy ostrzegała, że tak to się może skończyć. I tak naprawdę dzisiaj miejcie odwagę spojrzeć w twarz tym Polakom, na których mogliście poregać, bo ja pamiętam pierwsze miesiące i chyba wszyscy się angażowaliśmy wtedy bardzo mocno w tą pomoc uchodźcom z Ukrainy. Dzień i noc pomagaliśmy tym ludziom, którzy przyjeżdżali do nas, bo na ich domy spadały bomby. I te dobre relacje, które udało się wypracować z Ukrainą, chciałabym użyć jakiegoś delikatnego słowa, choć bardzo mocne ciśnie się na ustach, potrafiliście po prostu zepsuć. Wy naprawdę w nic nie potraficie. W dyplomację, w absolutnie niczego nie jesteście w stanie załatwić, mając swoich ludzi na odpowiednich stanowiskach. Ja nie wiem, czy komisarz nie wiedział, z kim ma rozmawiać, o czym ma rozmawiać i z kim ma się spotykać, no ale daliście tu mocno ciała. I Piotr Miller, na koniec. Widocznie nie wie, jak są podejmowane decyzje w Komisji Europejskiej, bo deka dotycząca handlu nie należy do pana komisarza z Polski. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa.
Donald Tusk i pan Kołodziejczak ponoć już załatwili te embargo wtedy w Komisji Europejskiej, już nawet otrąbili sukces. Jak się okazało, jednak nie, tak nie było. I to jest ta zasadnicza różnica. My wiemy o tym. Panie pośle, dobrze, proszę, szanowni państwo, kończymy. My dlatego wprowadziliśmy to embargo i będziemy je kontynuować, ponieważ interesy polskiego rolnika w tym obszarze są najważniejsze. Andrzej Halicki, bardzo dziękuję. I tu zgoda, natomiast Wojciechowski, no klapa na całej linii. Jeżeli nie jest w stanie bronić polskiego rolnictwa i nawet nie złożyć takiego domeku, wtedy, kiedy jest na to prośba i czas. Dąbrowski jest nawet o to apelował. Andrzej Halicki, dziękuję bardzo. Katarzyna Kotula i Piotr Miller byli państwa i moimi gośćmi. Dziękujemy, ja zapraszam państwa. Spokojnego wieczoru, a w niedzielę na marsz. Pan będzie na marsz. Wszyscy ci, którzy chcą Polski sprawiedliwej, prawdziwie sprawiedliwej i prawdziwego prawa, a, poseł ma blisko, a nie fikcji. Dziękuję państwu za dziś, ja zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.